Hej, cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak, po długiej przerwie zacząłem trochę systematycznie nagrywać, a więc co, bierzemy traka. Tak, to jest wielki powrót tej serii i wydaje mi się, że będzie fajnie, a więc zaczynajmy. Dobrze, a więc tutaj już właśnie przepiłem chwilą tą, zapomniałem jak to się nazywa, cysternę. Naczepę z cysterną. Tutaj zobaczymy sobie ładowność, jaką to ma. To ma 2700 ładowności. Nie, naczepy. Big flapy. I właśnie teraz nie wiem, do którego to się zalicza. Dobra, naczepy na pewno nie pozostały. Czyli 1300 możemy sobie do tego ładować. I teraz od razu zlecenie słyszymy. Nie to, to. Okej. I teraz na mapie pokazały nam się dwie takie ikonki. Teraz muszę je znaleźć. Tutaj mamy załadunek. I gdzieś tu jest R jeszcze. Widzicie R? Ja tak średnio. Halo, literko R, where are you? Tu. I z załadunku musimy przewieźć to na rozładunek. Z tego co widzę, to jest te opuszczone lotnisko. Także najpierw jedziemy to sobie załadować na załadunek. Oczywiście IP tego serwera macie w opisie, to jest po prostu jeden wielki powrót tej serii, muszę sobie zmienić, bo coś mam takie ścinki śmieszne. A mam limiter kratek i kratek. Kratek. Hehe. O, i teraz będzie trochę może lepiej. No i jedziemy na ten załadunek. Myślę, że ten powrót tej serii to będzie jedna z rzeczy, którą kiedykolwiek zrobiłem, także. Bo dużo osób ją oglądało. Coś tu cały czas jest. Weźmy sobie na średnie, bo w sumie i tak za dużo jakoś nie zmienia w ogóle ta. No właśnie. Dziwne. Takie śmieszne ścinki mam. Coś z tego co wiem, można jechać do 90 max. Tak właśnie, zgadłem. Ogólnie są tu normalnie kontrole drogowe i, tak w ogóle, i takie dziwne rzeczy, nie? Także. Także śmiechowo tu jest całkiem nieraz. Wracamy w lewo i jedziemy. O, i właściwie już jesteśmy. A to ostatnie zlecenie też stąd brałem, także. Są takie śmieszne ścinki, ja kompletnie nie wiem dlaczego. Na następny odcinek postaram się to ogarnąć, ale no właśnie teraz w ogóle mi nie chciało to działać, także 2 plus E gasimy i 2 plus Q włączamy światło i wyłączamy. Klikamy Y i 1400 możemy tego wziąć max, także weźmiemy 1000, chwila, 10 tysięcy, a ja wziąłem 1400. Aha, no to weźmiemy raz, dwa i właśnie, 10 tysięcy, chwila, 4, 1, 0 za dużo, tak? No właśnie, i teraz weźmiemy sobie tyle tego towaru. I zawieziemy. Ogólnie serwerek jest bardzo miły, także zapraszam serdecznie. Myślę, że nie będzie tu jakoś super źle na nim. I że będzie wam się to po prostu podobało. Dobrze, teraz zapalamy silniczek i udajemy się do tej literki R na górze. Która była na górze. O, właśnie tutaj. Jakbyśmy tędy przejechali, wrócimy się tą drogą, tędy. Albo przejdziemy tą główną przez ten. Dobra, mniejsza, na razie musimy się zawrócić. Na razie to ja muszę stąd wyjechać, a to nie jest jakoś super proste. Dobra. I mam nadzieję, że ja się tu zmieszczę. Okej, zmieszczę się, gitara. Aha. Dobra, był komand. Jeszcze sprawdzę, czy na pewno dobrze jedziemy. Tak, i teraz cały czas prościutko. Dobrze, czyli możemy tak jechać. Co to tam jedzie? A pociąg. Lol, śmieszne oznaczenie. Myślę właśnie, że gra wam się. Teraz chyba mieliśmy w prawo skręcić, tak. Się cofamy. Lekko. Lekko w prawo. No właśnie mówię, na następny odcinek postaram się te lagi ogarnąć. Myślę, że na razie nie jest to jakoś super dla was złe czy coś. I że da się to oglądać.
Ale no następny odcinek na pewno to już naprawię. Także o to się nie bójcie. Ale myślę, że nie są jakoś tak chamskie też te lagi. Że nie da się po prostu tego ogarnąć. Oglądać. No, także. I mam nadzieję, że ta seria wam przypadnie do gustu i wam się spodoba ogólnie. Także polecam. Max Kolanko. Co? W ogóle Max Kolanko zostaje na... chce startować na przewodniczącego, dzwoni? Na przewodniczącego TVP, znaczy na prezesa, o, właśnie. To bardzo śmieszne i fajnie w sumie, jak gdyby on został. Jak dla mnie to on jest git. Dobra, nic nie jedzie, także jedziemy sobie dalej. No, serwer jako tako nie ma swojej nazwy. W sumie trudno powiedzieć, jak się nazywa. Trackers.com ma stronę, ale raczej tak się nie nazywa, także... także trudno powiedzieć, jaką ma nazwę, nie? Jest to po prostu serwer roleplay z elementami traka. Wiadomo, o co chodzi, nie? Z modem na traki. Taki zamiennik Eurotraka, hehe. Także, no zapraszam na ten serwer. Gra tu w tym momencie tyle osób, nie? To jest 9 osób, to jest bardzo malutko. I bym chciał, żeby kiedykolwiek, ogólnie to są często kontrole drogowe, więc ja się ściskam czasem tak przejeżdżę śmiesznie. No. To także... No, nie wiem... Ogólnie niedługo wychodzi, właśnie miałem o tym powiedzieć. Zapomniałem w końcu, nie wiem, o coś uderzyłem przypadkiem, nie wiem. Chyba jeszcze mam reflektory, także... Bo za to można dostać manet, nie także. Gniawka. Teraz w prawo i w lewo. Już praktycznie jesteśmy na tym. Znaczy, jeszcze odrobinkę jesteśmy. Niedługo wychodzi Farming Simulator 17, nie? I właśnie ja mam taką bardzo dużą ochotę to nagrać i nie wiem, kto by był zainteresowany taką serią. Jeżeli bardzo mało osób, to po prostu jej nie będę nagrywał. A jeżeli dużo, to zachęcam tam na dole do wypisywania swoich fantazji. Co? No właśnie, fantazji. Jaką serię byście chcieli? Ja się wcale nie jąkam, ja tak specjalnie robię czasem. Śmiesznie, nie? Ale w sumie śmieszniej wychodzi, jak tak się jąkam. Znaczy nie to, że śmieszniej, tylko lepiej, nie wiem, czy ja tu mam skręcić. A, ja w ogóle nie tą drogą pojechałem. Co ja zrobiłem? No nie. Ja jestem głupi. Co, ja tędy może przejadę, co? Może, zobaczymy. Teraz to już rasko. Śmierć, kapa. Ej, wydaje mi się, że tędy przejedziemy. W sumie, walić. Jolo, halo. Nie takie jolo. Podjadę w ogóle pod tą górkę tym? No 20 na godzinę, 10, 7, 3, no nie podjadę. Może z innego punktu. Niż nie chce mi się tyle drogi nadrabiać. Za chamsko. By było, jakbym musiał to nadrabiać. A tędy może mi się uda przyjechać, tylko nie z takiego kąta. Chociaż może nawet nic takiego by się udało. Uda się. Nie uda się. Uda się. Dobrze, jest git. Jest git. Teraz tylko to stąd zjechać, żeby nie wybuchnąć na przykład. Dobra, jestem. Elo. Witam. Nawet mi się udało całkiem dobrze tu dojechać, wcale bez żadnych problemów. Wszystko było świetne. Ale gdzie to mam przeładować? A tam gdzieś. A, w tym hangarze pewnie. Brum. Wow, rozpiły się. Tak, tutaj. Wow, halo, nie driftuj tak jak polonezem. I niektórzy wiedzą, o co chodzi. Ci, co są na live'ach, wiedzą, o co chodzi. Gasimy silniczek. Klikamy Y i mamy rozładunek. Także to będą takie krótkie odcinki z tej serii. Jeżeli chcecie, żeby ta seria się utrzymywała i była kontynuowana, to po prostu dajcie znać w komentarzu, o zarobiliśmy, ile zarobiliśmy. 1800.
No to nawet całkiem w porządku. Premii nie dostaliśmy, bo za późno przyjechaliśmy, bo jak przyjedziemy tu na przykład wcześniej i będziemy czekać jeszcze, bo jeżeli przyjedziemy za wcześnie, to musimy poczekać tutaj, jak była ta ramka, to wyskakuje ile czasu mamy na to, żeby dostać premię. Jak przyjedziemy na czas, to dostaniemy coś i jak przyjedziemy wcześniej, to też dostaniemy premię. Także to tyle. A w sumie wiadomo, czemu tu przyjechałem, bo to jest ten magazyn. Dobrze, wysiądziemy sobie z tego, ustaniemy tak śmiesznie, o tak tutaj, o na tle tej ciężarówki. O tak, o teraz, tak jak teraz. No i mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Zostawcie serdecznego lajkacza i komenta dla statystyk, bo musimy nadbić ten kanał, żeby wiecie, zaczął sam pracować kapa. No, także możecie udostępniać gdzie chcecie, wszędzie, nie, polecać i w ogóle. No, także polecam serdecznie. I jeżeli chcecie, piszcie jeszcze w komentarzu, jaką grę kolejną mam nagrać, bo jak wiecie, wy piszecie grę, ja to nagrywam. Teraz właśnie chciałem po prostu, miałem w planach, żeby nagrać to i właśnie nie posłuchałem, ale tym razem będzie. Jeżeli będzie to GTA, to nagram GTA. Cześć!